Jednak Hans zrobił coś strasznego. Jest nawet taka wypowiedź, który zrobił tę słynną konferencję w Wannsee. On powiedział, że zmęczony, powiedział do swojego adiutanta, zrobiłem coś strasznego. Wakacje Roya w Tajlandii są wielką niewiadomą. Ale co on takiego tam robił? Biorąc pod uwagę każdą z tych historii, Muffet i Johnson zginęli kilkanaście razy. Oficer X, wbrew temu, że był jednym z wrogów pingwinów, nie był złą osobą. Ale dziwnym trafem pingwini szef i Tytus Bomba mają bardzo dużo podobnych cech. Panowie, oto nasz statek. Pingwin 1. To za dużo! Nie wytrzymam tego napięcia! Trudno znaleźć kogoś, kto nie słyszał chociaż raz o pingwinach z Madagaskaru. Kowalski, Rico, szeregowy, skipper. Mimo że od ostatniego pojawienia się pingwinów na dużym i na małym ekranie minęło już kilka dobrych lat, to pingwiny cały czas cieszą się bardzo dużą popularnością. O czym na przykład świadczy popularność moich przeróbek i nie tylko. W tym filmie przedstawię wam ściśle tajne i mniej tajne informacje o pingwinach komandosach z Madagaskaru. Od najbardziej znanych do tych najbardziej tajemniczych i tajnych. Gdy świat jest zagrożony, do akcji wkracza elitarna ekipa ratunkowa. Skipper, Kowalski, Rico i szeregowy. Jesteśmy, panowie, elitą wśród elit. Z Madagaskaru. Pingwiny pierwszy raz na ekranie pojawiły się 27 maja 2005 roku w filmie Madagaskar jako postaci drugoplanowe. Choć wyjątkowo wyróżniały się na tle innych, już w pierwszej ich scenie można było wyczuć, że to nie są zwykłe pingwiny. Z uśmiechem, panowie, z uśmiechem. Nie wypadać z roli. Żyliśmy sobie szczęśliwie w zoo, aż tu nagle... Co wy robicie? Przekopujemy się do Antarktydy. 7 października tego samego roku pojawił się krótkometrażowy film Pingwiny z Madagaskaru Misja Świąteczna, gdzie akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu Madagaskar. Wtedy też po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć bazę pingwinów. No dobra, panowie, śledzik lubi pływać. A jest, lubi. Dawać go! Do dna, do dna, do dna, do dna! Kwasy, panowie? Nie patrz, żaleczko, finał może być mroczny. 7 listopada 2008 roku do kin wchodzi Madagaskar 2 i kolejny pokaz siły pingwinów. Słońce, piasek, ciepłe, wygazowane piwo. The Penguins of Madagascar, the all-new series. 29 listopada 2008 roku ma miejsce premiera serialu Pingwiny z Madagaskaru. Moim zdaniem najlepsze, co spotkało to uniwersum. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Madagwiazdka! 17 listopada 2009 roku odbyła się premiera kolejnego krótkometrażowego filmu Madagwiazdka, gdzie akcja dzieje się pomiędzy pierwszą a drugą częścią Madagaskaru. W tym filmie możemy na przykład zobaczyć to, że pingwiny od setek lat toczą zimną wojnę z renifarami. Spotkanie po latach! Pachołki południa! Pachołki północy! Tak? Od setek lat toczy się zimna wojna, kolego. Zaraz, gdzie jest szeregowy? Oh. Co z wami, szeregowy? Ta agentka północy może i jest wyględna, ale przypominam, że dzieli was ideologiczna przepaść! 8 czerwca 2012 roku ma premiera Madagaskar 3, gdzie na przykład możemy zobaczyć, jak pingwiny bawią się w Monte Carlo. Kowalski, będziemy bogaci! Może na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora! Już nie, teraz nie, już, teraz nie! Teraz nie! Teraz jestem zajęty. Ruchy, kurwa! Rano, okay. Dlaczego upośledzeni zawsze muszą wszystko sprzedać? 29 stycznia 2013 roku ma miejsce premiera kolejnego już krótkometrażowego filmu Zakochany Madagaskar, gdzie akcja rozgrywa się po filmie Madagaskar 2. Co dasz, Laleczce, na walentynki? Nic! W naszym związku takie wyświechtane gesty nie mają racji bytu. Dobrze mówię, Lala? I na samym końcu, jeden z najbardziej wypromowanych filmów animowanych na świecie. Pingwiny z Madagaskaru. Film z 2014 roku. Pingwiny stają tu do walki z niejakim Dave'em Ośmiornicą,
który jest moim zdaniem jeden z najsłabszych wrogów pingwinów pod każdym względem. Ja jestem Dave! You're a fucking disappointment. Przed chwilą wspomniałem, że film Pingwiny z Madagaskaru był jeden z najbardziej wypromowanych filmów animowanych w historii. Jedną z największych rzeczy, jaka miała promować ten film, była piosenka Pitbulla. Może nie okazała się ona jakimś wielkim hitem, patrząc na inne przyboje tego piosenkarza, ale na pewno w jakimś stopniu pomogła w wypromowaniu tego filmu. Niespodziewanych form promocji tego filmu było jeszcze sporo, ale o tym wspomnę w kolejnych warstwach. Chłopie, tego muzeum się nie da ukraść. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi. Każdy szanujący się fan pingwinów chociaż raz obejrzał trylogię Ciętego Adriana, kiedyś Pęknięty Jerzy. Określany przez niektórych za najwspanialszą trylogię polskiej kinematografii. Pamiętaj, że się puściła! Puszczamy? Nie, za wcześnie! Kurwa mać! Niestety, oryginalne filmy zostały skasowane, więc nie dowiemy się, ile dokładnie miały wyświetleń, ani także dokładnie daty przesunięcia tych filmów. Najlepsze w tych przypadkach jest to, że dialogi są tak świetnie dobrane, że czujesz się, jakbyś naprawdę oglądał jakiś fabularny film komediowy. Możesz ty, cara! Zmierzyłeś średnicę bez Romy? Robisz to specjalnie, Fiucie! Podałem ci wymiar obrazu 37 na 49, powiedziałeś okej! Okay. Też mógłbyś myśleć, no! Kowalski gotowe? Tak jest, szefie. Gdy do akcji wkracza procesor Intel Core i5 drugiej generacji, efekt jest spektakularny. Powiedzmy sobie szczerze, reklamy, które kiedyś tworzono, miały w sobie to coś. Chociaż były tylko reklamami, oglądało się je z przyjemnością. Potrafiły wzbudzić one jakieś emocje i ciekawość. Niestety, ale dzisiejsze reklamy jedyne co potrafią wzbudzić to wkurwienie i zażenowanie. Reklamy z udziałem pingwinów są jednak po tej dobrej stronie mocy. Baczność! Jest! Intel Core i5. Cztery Pancerni i Mord to jedna z najstarszych przeróbek z pingwinami, a także na obecną chwilę jest w czołówce najpopularniejszych filmów w tematyce pingwinów z Madagaskaru w Polsce. Przeróbka w oczywisty sposób nawiązuje do kultowego filmu Cztery Pancerni i Pies. W sumie to wszystko pasuje. Pingwinów też było czterech, byli żołnierzami, mieli swojego psa, nawet mieli przez chwilę swój czołg. Ruszy też na bardzo ciekawą rzecz. Ten film ma już 13 lat, a nie dopadł go ani YouTube Kids, ani zwykłe zapakowanie przez algorytm. Powrócimy wierni, my czterej pancerni. Boys, we've got a lost tomb to find. In a brand new video game adventure. Gier, gdzie występują nasze nieloty, jest naprawdę sporo. Nie są to tylko gry komputerowe, ale także planszowe. Jedną z najbardziej znanych gier, w której pojawiają się pingwiny z Madagaskaru, jest... Dr. Global returns again. W tej grze gracze osobiście mogą wcielić się w rolę pingwinów, które muszą pokonać okrutnego doktora Bulgota. Dr. Global. Niestety gra nie posiada polskiej wersji językowej. Można w nią grać tylko na konsolach 7 generacji, więc niestety gra jest trochę skazana na zapomnienie. Kilka dni przed wejściem do kin filmu Madagaskar miała premierę gra Madagaskar. Jest to prosta zręcznościówka skierowana do młodszych fanów. Co dotyczy się drugiej i trzeciej części, choć ta ostatnia jest dość zapomniana i oceniana najgorzej. Niestety nie ma polskiej wersji językowej. Gra Madagaskar 1 i jej kontynuacja mają tą przewagę nad innymi, że można sobie w nią grać na komputerze, mają polską wersję językową. Dlatego te są najbardziej zapamiętane przez fanów. Kabum! Kabum! Wybacz, Riko, ale dzisiaj niczego nie wysadzimy. Na wstępie wspomniałem, że gier z nieltami jest naprawdę sporo. Jest to prawda, lecz kiedyś było ich multum. Głównie minigierki na kilka minut, ale mimo wszystko było one dosyć ciekawe i aż chciało się by w nie znowu zagrać, poczuć ten klimat nostalgii. Lecz niestety większość tych gier po prostu przepadło bezpowrotnie. Zoo w Central Parku.
Zoo w Central Parku, gdzie swoją bazę mają pingwiny, istnieje naprawdę. Jednak bardzo różni się od tego zoo, jakie widzimy w animacji. Podobieństwa między prawdziwym zoo, a tym, które widzimy w animacji, jest na pewno to, że znajdują się w Central Parku, będącą oazą zieleni. Zobaczymy też słynny zegar, który w rzeczywistości nie jest bramą wejściową do zoo. Także w centrum zoo znajduje się mała wysepka jak w animacji, jednak nie ma tam pingwinów, tylko lwy morskie. A także zobaczymy tam małe zoo dla dzieci, tak samo jak w serialowym zoo. Zoo dla dzieci! Bardzo ważna uwaga, którą dopiero teraz zauważyłem. Zoo w Central Parku kiedyś o wiele bardziej przypominało zoo, które możemy oglądać w serialu. A tym bardziej w filmowych wersjach. Nie mogą tego robić. Te głąby nie rozumieją, że tysiące ich rodaków przebywa tu nielegalnie? Człowieki, jest nowy numer magazynu Pingwiny z Madagaskaru. Z nim dwa prezenty, karty na bajerze i zabawka. Gazetki promujące kreskówki były kiedyś bardzo popularne. Przykładowo Phineas i Ferb miał swoją gazetkę, SpongeBob i właśnie Pingwiny z Madagaskaru. Magazyn Pingwiny z Madagaskaru nadlatuje! W prezencie! Z nich opis do robienia tajnych raportów. W środku takiej gazetki mogliśmy znaleźć komiks, który podobno w przypadku pingwinów na początku wydawania miał mieć oryginalną, rysowaną historię, jednak później były chamskimi zrzynkami z odcinków, które leciały w telewizji. Ponadto były tam różne gadżety, np. naklejki czy jakieś inne zabawki. Jeśli chodzi o naklejki, to posiadam nie tylko z pingwinów, ale nie są to naklejki z gazetki, tylko z jakichś płatków. Chubek, a nie wiem jakich już, zapomniałem. Generalnie filmy z reklam, tych gazetek i nie tylko z pingwinów znajdziecie na tym kanale. Chciałem też poczytać komentarze, dowiedzieć się czegoś ciekawego, ale niestety, wszyscy wiemy co. Zaraz opalimy tego skupcyna. Penguins. Blowhole. On Monday, February 15th, in the first ever Penguins of Madagascar special. Każdy odcinek specjalny serialu Pingwiny z Madagaskaru miał swoją specjalną, unikatową zapowiedź, która była emitowana na kanale Nickelodeon. Operation Blowhole, the brand new Penguin special premieres. Operation Antarctica. Były też zwykłe odcinki, które miały swoją małą zapowiedź, ale nie były takie epickie jak w odcinkach specjalnych. Na YouTubie istnieje składanka z zapowiedzi, które były emitowane w telewizji. Choć nie ma tu wszystkich promocji odcinków specjalnych. Jeśli chodzi o polskie zapowiedzi do odcinków specjalnych, czy nawet zwykłych, to jedyne co znalazłem to to. Uwaga, uwaga! Najśmieszniejsi! Nie ma zwrotu! Najbardziej wybuchowi! Nowe odcinki! Już we wrześniu w telewizji Puls! Każde hermetyczne środowisko jest dla osób z zewnątrz dosyć niezrozumiałe, gdyż na przykład posługuje się własnym językiem czy humorem, który dla ludzi spoza tego kręgu jest trudny do zrozumienia. Tak też jest z tą stroną, że gdyby nie pomoc osoby, która była kiedyś jej członkiem, nie przedstawiłbym jej dokładnie, a na pewno zostawił z dużym znakiem zapytania. Ogólnie celem tego fandomu było wymyślanie odcinków, postaci, historii z uniwersum Pingwinów z Madagaskaru. Co jest? Co to, odcinek crossoverowy? Było oczywiście kilka różnych grup, które tworzyły co innego. Każda grupa tworzyła, można powiedzieć, swoiste, alternatywne uniwersum. Oczywiście na bazie pingwinów. Podsumowując, to naprawdę trzeba docenić ten fandom. Za ogromną kreatywność, za poświęcony czas, który włożyli w pisanie przeróżnych fanfików. You are the real heroes. Osoba, która udzieliła mi informacji, twierdzi, że strona nie była jakoś bardzo popularna. Ja mimo wszystko dałem ten fandom w drugiej warstwie, ponieważ często przypadkiem natrafiałem na artykuły z tej strony. Well, boys, we did it. Racism is no more. Były polskie przeróbki, to teraz czas na globalną przeróbkę. Jedną z najbardziej znanych. I to nie tylko w kontekście pingwinów. Mrs. Obama, I've done it. I've stopped racism. Z niej pochodzą dwa słynne memy. W dużym skrócie, pingwiny walczą tu z rasizmem, co ma się objawiać wypowiedzeniem słowa na N,
które powoduje destrukcyjne skutki. Ich głównym wrogiem jest Donald Trump, który to słowo sobie bezkarnie używa. Ostatecznie pingwinom udaje się pokonać rasizm i w nagrodę dostają przepustkę na używanie tego słowa. Trzeba też dodać, że ta przyróbka rozprzestrzeniła się na tak dużą skalę, że nawet powiedział o niej PewDiePie w swoim filmie. Mariusz, ale czy to aby bezpieczne? No pewnie, Mariusz. Janusz już sobie zapalniczkę napełniał. Przecież Janusz nie ma oczów. Wtedy jeszcze miał. DreamWorks około rok po wypuszczeniu filmu Pingwin z Madagaskaru pokazał nam, jak od kulis powstaje animowany film pod ich skrzydłami. Od scenariusza, przez dział artystyczny, modelowanie, animowanie i wiele innych mało znanych, ale niezbędnych działów, które tworzą znane i lubiane nam animacje DreamWorksa. Jestem zakonspirowanym super szpiegiem! Jestem jak ten Valenrod! Kto? Jestem zakonspirowanym zbawcą! Polskie tłumaczenie serialu Pingwin z Madagaskaru jest wręcz niesamowite. Duża zasługa w tym Bartosza Wierzbięty, który jednak nie tworzył polskiej wersji od początku do końca i można było to faktycznie odczuć, ale o tym powiem w kolejnej warstwie. Niż życie przed pyskiem! Matko Boska, czas do noska, tata zjadł żelazko! Mamy w tym serialu przeróżne nawiązania, począwszy od polskiej literatury. Matko, prawie jak w balladynie. Ej! Proszę, kończ was szybko, bólu oszczędź! Kończąc na znanym wszystkim dziennikarzu i prezydencie Stanów Zjednoczonych IV Republiki Polskiej. Patrzcie, przecież to Max Kolanko z telewizji! Mariusz Max Kolanko mówi jak jest. Nowy Jork. Warto też powiedzieć, że sama nazwa Kowalski, którą nosi pingwin geniusz, to nie jest wymysł polskiej wersji. Ponieważ w angielskiej wersji również się tak nazywa. Kowalski? Załóżcie obóz i zorganizujcie zapasy. What is it called? It's called the Penguin Shake. Kilka tygodni przed premierą filmu Pingwin z Madagaskaru twórcy wpadli na kolejny marketingowy atak. Wymyślili specyficzny i unikalny dla Pingwin z Madagaskaru taniec, w rytm wspomnianej przeze mnie w pierwszej warstwie piosenki Pitbulla, która stała się piosenką przewodnią tego filmu. Dania. Niestety w Danii jestem spalony. O Boże! O Boże! 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 Co tak naprawdę wydarzyło się w Danii? Zastanawiało i dalej zastanawia mnóstwo ludzi. Tajemnica duńska została jednak bardzo dobrze wyjaśniona przez użytkownika Cyprian. Dlatego opowiedziana tu historia jest oparta na tych właśnie zeznaniach. Skipper przez wiele lat brał udział w misjach specjalnych Stanów Zjednoczonych. Jedna z nich miała miejsce właśnie w Danii, gdzie miał dokonać profanacji duńskich tartinek, aby pokazać siłę i potęgę Stanów Zjednoczonych, gdzie je się najczęściej kanapkę na dwóch warstwach. Skipperowi w tej operacji pomagał Hans, który był w Danii amerykańską wtyczką. Kiedy Skipper i Hans włamali się do budynku rządowego w Kopenhadze, nieoczekiwanie Hans okazał się zdrajcą. Jednak Skipper pokonał go i wykonał swoje zadanie. To był wielki skandal, pamiętam. Bardzo dużo smacznych kanapek przepadło tego dnia. Jednak Hans zrobił coś strasznego. Dopuścił się wysadzenia rządowego budynku Danii, gdzie zginęło bardzo dużo ludzi. Marlenko, poznaj Hansa, czyli najbardziej zabójczego maskonura w całej Danii. Maskonury są zabójcze? Zabójcze! Dwulicowe! Zdradzieckie! Maskonurom nie wolno ufać. To taka długa, nudna historia, pełna nagłych zwrotów akcji, pościgów i strasznych eksplozji! Strasznych eksplozji! Hans wielokrotnie w serialu udowadniał, że byłby zdolny do takich rzeczy. Wyślę mu załogę w kawałkach! A cały twój arsenał tylko czeka, żebym go użył! Zdajesz sobie sprawę, co mogę zrobić? Zatem, jak to nazywa Hans... Ten incydent w Kopenhadze! Został obarczony Skipper i stał się wrogiem publicznym numer jeden w Danii. Przez ciebie jestem w Danii wrogiem publicznym numer jeden! Wydarzenia z Danii mocno odbiły się na psychice Skippera, który bardzo źle znosi jakiekolwiek wspomnienia z tamtej tragedii. To model statku SS Fiskenluft. Z Danii! Jest nawet taka wypowiedź, który zrobił tę słynną konferencję w Wannsee. On powiedział, że zmęczony, powiedział do swojego adiutanta, zrobiłem coś strasznego. W ramach kolejnej promocji filmu Pingwiny z Madagaskaru wyruszył objazdowy event przeznaczony głównie dla dzieci, w którym mogły poczuć się jak ich ulubione pingwiny.
Niestety bardzo mało informacji znajdziemy o tej imprezie w internecie. W zasadzie oprócz kilku plakatów zapowiadających to wydarzenie znalazłem tylko jeden film. Przeglądając archiwa internetowe w poszukiwaniu ciekawych rzeczy do tego iceberga znalazłem coś bardzo interesującego. Oficjalną polską stronę serialu Pingwiny z Madagaskaru w serwisie nick.com. Najciekawsze co miało znajdować się na tej stronie to minigierki, ale niestety nie działają. A w internecie próżno szukać w ogóle jakiejkolwiek informacji o tej stronie. Na serwisie nick.com była jeszcze jedna ciekawa rzecz, która jest prawie całkowicie zaginiona, ale o tym powiem w kolejnej warstwie. Latające piranie! Okej, tylko że piranie nie latają. To samo mówili niejaki Manfredi Johnson na misji w Ekwadorze. Pochowaliśmy to, co z nich zostało za pomocą łyżeczek. Manfredi Johnson i słynny wypadek w Spa. A, no tak. Jaki cudowny sposób by zejść. Chociażby Manfrediego i Johnsona rozpalili kadzidło w pomieszczeniu pełnym paliwa rakietowego. Zacznijmy od podstawowych informacji. Manfredi i Johnson to dawni członkowie oddziału Skippera, którzy wspominani są zazwyczaj jako przykład niezwykłej śmierci, która ma być przykładem, żeby zachować ostrożność i rozwagę. Na YouTubie istnieje kompilacja historii o Manfredi i Johnsonie. Biorąc pod uwagę każdą z tych historii, Manfredi i Johnson zginęli kilkanaście razy. I to tragiczną śmiercią. Najciekawszą rzeczą w tej historii jest to, że pingwiny jak jeden mąż wierzą w każdą z tych przyczyn, by naprawdę się to wydarzyło. A potem, w jednym z ostatnich odcinków serialu, widzimy, że Manfredi i Johnson tak naprawdę żyją. Ty, Manfredi. No co jest Johnson? Czy to był Skipper? Sprawa Manfrediego i Johnsona w przeciwieństwie do wydarzeń z Danii jest bardzo mglista i niewyjaśniona. I tak w zasadzie logicznie nie da się całkowicie tego wyjaśnić, gdyż posiadamy za mało informacji. Więc musimy snuć tu pewne teorie, które dadzą nam jak najbardziej prawdopodobne zobrazowanie sprawy Manfrediego i Johnsona. Posiadamy w tej sprawie kilka faktów, które daje nam dużo treści w tej kwestii. Pierwszym oczywistym faktem jest to, że pingwiny żyją, choć są bardzo poszkodowani i znajdują się w parku morskim. Drugim faktem jest to, że Manfredi i Johnson popełniali bardzo dużo błędów, wręcz stali się synonimem nieostrożności i tragicznej klęski. Trzecim bardzo ważnym faktem jest to, że oddział odczuwał za nimi pewnego rodzaju sentyment. Nie mogliśmy dostrzec wśród pingwinów jakichś przejawów tego, że ich po prostu nie lubili czy byli niepotrzebni. Czwartym, najważniejszym faktem w tej sprawie jest to, jak wynika z dwóch odcinków serialu, Manfredi i Johnson zostali poświęceni, o czym reszta oddziału doskonale wie. Nie zostawiaj brata na polu walki, dlatego... A co z Manfredim? Dobra, tego się akurat zostawiło. A z Johnsonem? No, ze dwóch to można zostawić. Nie grajcie z ogniem, Rico, jeśli będę was musiał poświęcić, nie zawaham się, tak jak Manfrediego i Johnson. I bardzo ważne też jest to, że pingwiny myślą, że Manfredi i Johnson są martwi. Nie zakładają nawet jednego scenariusza, że mogą żyć. Jedna z najpopularniejszych teorii mówi to, że Skipper specjalnie pozbył się Manfrediego i Johnsona i mówił wreszcie, że niestety musiał ich poświęcić. Jednak wydaje mi się, że Skipper nie byłby zdolny do takiego czynu. Poza tym dręczyłyby go wielkie wyrzuty sumienia. Prędzej czy później mógłby się wygadać. Oczywiście ta teoria może być prawdziwa. Jeśli Skipper w głębi duszy jest psychopatą i bardzo dobrym kłamcą, w co osobiście nie wierzę. No ale jak wytłumaczyć te wszystkie przypadki śmierci, których była pokaźna ilość? No właśnie, normalnego wyjaśnienia tu nie ma, gdyż każda z wersji, które pingwiny opowiadają, wydaje się dla nich prawdziwa. Jakby naprawdę tam byli i to widzieli. I w ramię w to naprawdę wierzyli. Są tylko dwa sposoby, by opuścić oddział. Sposób Manfrediego. No i też sposób Johnsona. Manfredi i Johnson. I słynny wypadek w Spa. A, no tak. Tak samo pytali Manfredi i Johnson. Zostało z nich tyle, ile mieści się w małej mydelniczce. Przerobili ich. Przerobili na czysto. Manfredi i Johnson mogą być to jak Kenny z serialu South Park, który również umiera bardzo dużo razy i kompletnie każdy to ignorował. Tylko tu różnica jest taka, że pingwiny pamiętają o każdej śmierci, w przeciwieństwie do kolegów Kennego. Nieśmiertelność Kennego podobno związana jest z kultem Cthulhu, więc mogłoby też tak teoretycznie być z Manfredem i Johnsonem, którzy po każdej śmierci po prostu by się odradzali, a ich kompanie kompletnie ignorowaliby ten fakt, ale pamiętając przy tym jak umarli. A więc w jaki sposób mogliby opuścić oddział trafić do parku morskiego. Podczas ich ostatniej misji doszło do wielkiej masakry, gdzie oddział musiał uciekać. Niestety Manfredi i Johnson zostali w tyle. I Skipper podjął decyzję, aby zostawić ich na polu walki, żeby ocalić resztę oddziału. Kiedy Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy wrócili tam z powrotem, znaleźli tylko oko,
nogę i kawałki skóry. Zostało z nich tyle, ile mieści się w małej medaliczce. Przerobili ich. Przerobili na czysto. Uznali, że ich towarzysze nie żyją. A tak naprawdę w jakiś sposób przeżyli i zostali znalezieni przez ludzi, którzy umieścili ich w parku morskim. Chronologia serialu Pingwiny z Madagaskaru w uniwersum jest jedną z dyskusji wśród fanów. Jedni uważają, że serial dzieje się przed filmem Madagaskar. Drudzy, że po filmie Pingwiny z Madagaskaru. A trzeci powiedzą, że serial rozgrywa się w alternatywnej linii fabularnej. Właśnie oni mają tutaj rację, którą ja spróbuję uzasadnić. Tezę o tym, że akcja serialu dzieje się w świecie równoległym do fabuły filmów, potwierdził jeden z twórców serialu, a także aktor głosowy Skipper. Zasadniczo na tym mógłbym skończyć ten wątek i pójść dalej, ale podam wszystkie fakty, które wydają się potwierdzać tą tezę. Po pierwsze, oficjalny opis serialu mówi, że akcja serialu rozgrywa się po wydarzeniach z Madagaskaru 2, gdzie gwardia Alexa postanawia zostać w Afryce, a pingwiny i szympansy lecą do zoo, w Central Parku. Jeszcze z nimi na gapę wybiera się król Julian, Maurice i Maud. No właśnie, przecież pod koniec Madagaskaru 2 widzimy króla Juliana, który został w Afryce. Więc w tej alternatywnej linii fabularnej król Julian zabrał się z nimi oczywiście na gapę. Kowalski, Rico, szeregowy, Skipper. Po drugie, bardzo ważna też jest sama postać szeregowego, który według filmu Pingwin z Madagaskaru wychowywał się od samego początku z pingwinami. Więc skąd u niego rodzina w Anglii? Poza tym Skipper, z tego co opowiadał, był na przykład 8 lat w meksykańskiej dżungli. Przez 8 długich lat ukrywałem się w meksykańskiej dżungli. Czy też prowadził wiele podwójnych tożsamości. Baczmy więc. Jest karciarz Asio Rokonożowni, znany na całym świecie śpiewak Diego Garcia, bogaty przemysłowiec Lincoln Douglas. Wszystko to wskazuje na to, że pingwiny w tej alternatywnej linii fabularnej poznali się dużo później, już jako dorośli, a nie jak w filmie jako dzieci. Wprawdzie ktoś może powiedzieć, że serial może dziać się dużo później niż film Pingwiny z Madagaskaru. Król Julian wrócił na Madagaskar i wysłał się paczką do zoo. Julian! A on skąd tu się wziął? O, nadałem się poleconym ekspresem z opcją priorytet premium. A pingwiny w międzyczasie się rozdzieliły. No gdyby faktycznie tak było, to czemu twórcy by mieli tego nie potwierdzić? Pamiętajmy też oczywiście, że wydarzenia z filmu Madagaskar 1 i Madagaskar 2 musiały się wydarzyć, gdyż w odcinku Powrót zemsty doktora Bulgota dowiadujemy się, że Skipper zna Alexa. Alex! Alex Wielki Lew! No przecież... Byliśmy sąsiadami! Mieliśmy wiele przygód, no... W odcinku To Kwestia Czasu dowiadujemy się też, że istnieją inne wymiary. A, ej, naprawdę przystojne z nas chłopy są! Co sugeruje nam, że przygody pingwinów mogły mieć zupełnie inny przebieg w każdym wymiarze. Mnożą się byty paradoksu czasu! Rico jest najbardziej zagadkową postacią ze wszystkich pingwinów. Nie tylko, że absolutnie nie wiadomo skąd ma w swoim brzuchu olbrzymią masę przeróżnych przedmiotów, to jeszcze praktycznie nie potrafi mówić. Także jest dosyć specyficzną w swoim zachowaniu osobą. Przedmioty, które ma w brzuchu, można wytłumaczyć jakimś dziwnym, być może nieudanym eksperymentem Kowalskiego. Schodami w dół, tak? Nie, pojedź windą, będzie szybciej. Praktyczny brak mowy i nietypowe zachowanie można jednak wytłumaczyć w racjonalny sposób. Tak samo jak ze sprawą duńską, będę posiłkował się tu filmem użytkownika Cypru. Tak więc Rico najprawdopodobniej zachował w młodości na chorobę pestka-pestka. Popał bakteryjną demencję pestka-pestka! To rzadka choroba mózgu, będzie się powoli zamieniał w rybopatę! Nie, dwóch takich nie potrzebujemy! Którą mógł złapać jak był bardzo mały. Została z nim na stałe, do której organizm się przyzwyczaił. Powinno przejść w ciągu doby pod warunkiem, że się nie zaognie infekcji. Jednak może być też tak, że Rico po prostu się taki urodził. Nie ma tu głębszego dna. Łamanie czwartej ściany to pojęcie używane w sytuacji, w której postać bądź aktor przerywa iluzję ekranową i zwraca się bezpośrednio do widzów, albo podaje jakieś informacje o tym, że jest świadomy tego, że uczestniczy w show. W kreskówkach, zwłaszcza tych nowszych, łamanie czwartej ściany występuje dość często. Serial Pingwiny z Madagaskaru nie jest tu wyjątkiem, zwłaszcza pingwiny łamią czwartą ścianę w kilku odcinkach. Za chwilę koniec odcinka, a to znaczy, że Rico jednak spotkał straszny koniec! Najciekawszą kwestią w tej sprawie jest postać Maurice'a, który nie był świadomy tego, że żyje w serialu. Mord! Król kopnął cię! Poleciałeś tam! Dajcie spokój, nie rozumiem! Wyjaśnię ci,
czemu tu jesteś. Sprowadziłem cię, bo o czymś wiesz. Nie umiesz tego wytłumaczyć, ale to czujesz. A potem w jednym z ostatnich odcinków już ma taką świadomość. Coś w tej scenie jest nie tak. Gadać mi tutaj, ale już! Gdzie jest Czerwony Wiewiór? Czerwony Wiewiór? Czyli że to naprawdę pan! Agent specjalny Buck Rogan! Yeah! A co, Czerwony? Dokończymy to, co zaczęliśmy? Historia walki Bucka Rogata i Czerwonego Wiewióra jest najdłuższą, najbardziej zaciekłą i jednocześnie jedną z najbardziej ciekawych wojen dwóch arcywrogów uniwersum Madagaskaru. Początki konfliktu Bucka z Czerwonym sięgają narodzin Zimnej Wojny. No właśnie, ich batalia, którą mamy przyjemność obserwować w serialu, to jedna wielka parodia Zimnej Wojny i Czerwonej Paniki, która naprawdę miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Wiewiór. Czerwona Panika, w tym przypadku akurat druga Czerwona Panika, to określenie histerii i strachu przed komunistycznymi wpływami w Stanach Zjednoczonych w latach 1947-1957. 47 długich lat czekam w tym punkcie. 47 lat! 47 lat? 47! Czerwona Panika była wynikiem napięcia związanego z zimną wojną między USA a Związkiem Radzieckim, a szczególnie obawami przed infiltracją i szpiegostwem ze strony komunistów. Doprowadziło to do wielu antykomunistycznych represji, takich jak czystki w administracji publicznej, śledztwa przeciwko rzekomym sympatykom komunistycznym oraz cenzury i inwigilacji w mediach. Większość pewnie zapaliła się już lampka i wiecie, o co chodzi. Buck Rogat reprezentuje Stany Zjednoczone. Jako że przesiedział w bunkrze 47 lat, to żył za czasów Czerwonej Paniki, a jego obsesja jeszcze bardziej się pogłębiła. Dlatego oskarża każdego o bycie agentem Czerwonego Wiewióra, który reprezentuje tu Sowietów. Widzę, że lubimy czytać książki. Książka rymuje się z Czerwonym Wiewiórem! Buck Rogat bardzo nawiązuje do Josepha McCarthy'ego, który również jak on był inicjatorem wielu oskarżeń wobec potencjalnych czerwonych agentów. Często kompletnie niesłusznych oskarżeń. I również jak on, przez swoje obsesyjne działania zaczął tracić poparcie nawet u swoich kolegów. Mówiłem, że jest zwolnięty. Już po tobie, Czerwony! Dorwę cię! Krzysztof! No, przemyślawszy sytuację, stwierdzam, że paranoja udzieliła nam się ciut nadmiernie. Ale w obu przypadkach, po pewnym czasie, w niektórych historiach, mieli rację. Tak czy inaczej, trochę mi go szkoda. Tyle lat zmarnował na pogoń za wrogiem, który prawdopodobnie nie istnieje. Nareszcie udało się pozbyć agenta specjalnego Rogata. Buck Rogat i Joseph McCarthy poświęcili większość życia na walce z czerwonym zagrożeniem. Choć mieli oni rację, że zagrożenie istnieje, to jednak przez swoje paniczne zachowanie i oskarżanie, kogo popadnie, wyrządzili więcej szkód niż korzyści. Oficer X to człowiek z takimi umiejętnościami, że spokojnie mógłby być jednym z ludzi Vernona Rocha i brać udział w tajnych operacjach Królestwa Temerii. Mimo swoich wielkich umiejętności, oficer X pod koniec serialu Pingwin z Madagaskaru był osobą bezrobotną i totalnie zniszczoną przez społeczeństwo. Ty jesteś od pingwinów! Ty, Mini, chodź tu! Weź aparat! Mamy pana pingwina! Oficer X, wbrew temu, że był jednym z wrogów pingwinów, nie był złą osobą. Wykonywał uczciwie swoją pracę jako chycę. Niestety miał jednego wielkiego pecha. Cały czas wpadał na pingwiny, które bez litości za każdym razem go pokonywały. Tym samym w niefortunnych okolicznościach skazywały go na ogromne ośmieszenie przed społeczeństwem. Dlaczego mnie nie słuchacie? Stwierdzam jednak, że ten oficer X jest tym samym oficerem X-em, który ma pingwinią obsesję. Zestawmy sobie oficera X-a na przykład z częścią wrogów pingwinów. Doktor Burgow, który otwarcie zamierzał zgodzić pingwiny, ludzi i przejąć cały świat. Hans, który wielokrotnie próbował unicestwić pingwiny. Także najprawdopodobniej dopuścił się wielkiej zbrodni w Danii. Savio, który bez żadnych skrupułów zjadł zwierzęta w zoo. Czekał jedno po drugim. Śmieszne jest to, że oficer X jest naprawdę nielicznym przeciwnikiem pingwinów, który nie chciał posłać ich do piachu. Uwzględnijmy też fakt, że oficer X nawet nie wie, jak ma na imię. To jest turbo smutne. X? Mamusia też tak do ciebie mówiła? Matka nie zdradziła mi mojego imienia, że niby ściśle tajne. Szczególnie tragiczne w tej postaci jest to, że opinia publiczna zrobiła z niego wariata. Mimo, że przecież wiele faktów świadczyło o tym, że ma rację. Tragizm oficera X w mojej opinii jest kompletnie niezauważany przez ludzi.
Jego historia jest naprawdę smutna. Może nawet dorównywać do Heinza Nundersztyca. Ale to zestawienie nie byłoby sprawiedliwe, gdyż nie znamy tak dobrze oficera X jak Nundersztyca. Trafiamy się w tłum, chłopaki. Ktoś nas sypnął, panowie. Ty się nie tłumacz, tylko dawaj wzburzędne! Ciężko sobie wyobrazić skipera, który miałby inny głos niż ten, który znam. Grzegorz Pawlak wykonał genialną robotę przy dubbingowaniu skipera, ale mogło być tak, że pingwini szef mówiłby w polskiej wersji zupełnie inaczej. Wojciech Paszkowski, który dubbingował Morrisa, był bliski tego, żeby dostać polską rolę skipera. Startowałem chyba dwukrotnie do skipera, tak? To jest to, co Grzesio Pawlak robi, skipera. Jedynym polskim zwiastunie Madagaskaru 1, który znalazłem, skipera właśnie dubbinguje Wojciech Paszkowski. W zasadzie to większość postaci miała być innego aktora dubbingowego. Po prostu lepiej być nie można. Chodźmy powitać mięczaków! Na przełomie całego serialu Pingwiny z Madagaskaru mieliśmy kilka zmian w polskim dubbingu. Z reguły były to zmiany na przełomie pierwszego i drugiego sezonu. Może mieć to związek ze zmianą człowieka, odpowiedzialnego za dialogi polskie. W pierwszym sezonie mieliśmy na przykład Maxa Kolanko, później już Chucka Charlesa. Dla państwa Max Kolanko! Dla państwa Max Kolanko! Dokładnie, dokładnie, Chuck! Przed państwem Chuck Charles! Chyba nie istnieje taki serial czy film, który nie byłby chociaż kilku skaz na sobie. W serialu o nielotach nie znajdziemy może jakichś wielkich dziur fabularnych, ale kilka nieścisłości istnieje. Wszakże dostrzeże je tylko czujny widz, to mimo wszystko troszkę kuje to w oczy. W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć o całym zoo, zwłaszcza o zwierzętach. Są tu dużo niespójności. Po pierwsze, w zoo jest zbyt mało wybiegu, żeby pomieścić wszystkie zwierzęta, które pojawiają się w serialu. Niektóre zwierzęta po prostu pojawiają się i dosłownie zapadają pod ziemię, bo przecież nie ma fizycznie dla nich tu miejsca. Weźmy na przykład flaminga Pinkiego, który raz pojawia się jako jeden, drugi raz pojawia się wiele flamingów, jest pokazane jak mieszka koło pingwinów, ale dziwnym trafem mieszka z tymi innymi flamingami, tam gdzie potem mieszkają bobry, a w jego genialnym wybiegu mieszkają też borsuki czy pawianice. Na mapie zoo pokazane są też wybiegi zwierząt, które nigdy nie pojawiają się w fabule. Fontanna, która teoretycznie powinna znajdować się przed bramą główną zoo, ale raz jest, raz jej tam nie ma. Druga rzecz, która jest niespójna, to dzika natura Marlenki. Została ona naprawiona, ale dopiero w pierwszym odcinku trzeciego sezonu. A w epizodzie Zaginiony skarb złotego wiewióra nic jej się nie dzieje. Tylko czekaj! Muszę ją uratować! Jest również interesująca sprzeczność z rzekomym brakiem umiejętności czytania przez pingwiny. Dziwna sprawa. Istnieje niewielka szansa, że Bada i Bing nie zauważą jednego braku. Baza pingwinów z pozoru wygląda jak przykład jakiejś patodeweloperki. Ale tak naprawdę jest to potężna twierdza z tajemnicami, które się fizjologią nie śniły. Co klarownie pokazują pomieszczenia ściśle tajne. Pomieszczenia tajne rozmieszczone są na poziomach od 0 do 12 minus. Najbardziej dziwne w tej bazie nie są tu jednak pomieszczenia ściśle tajne. Tylko wielka tajemnica, dlaczego za tymi drzwiami i tą rybą jest cały czas coś innego. Jeśli chodzi o te słynne drzwi, to ciekawą teorię znalazłem u zagranicznego youtubera. Mówi ona o tym, że w bazie pingwinów znajduje się takie obrotowe urządzenie z wieloma pokojami, które mogłyby być kontrolowane przez pingwiny. A co do ryby, to przeczytałem gdzieś, że pingwiny mogą mieć pilot, który by zmieniał przejście. Śmieszną rzeczą, jaką zauważyłem w tej bazie, jest to, że niby jest ona tak silnie strzeżona, ma tyle zabezpieczeń przed intruzami. Ponadto mają pełno pułapek antyintruzowych. Poza nami nikt nie wie, że mamy drugi tajny głaz. Święta racja szeregowy. Tak jak nikt nie wie, jakie tu mamy super zabezpieczenia. Jest tylko jedno wejście. Tunel 13B. Co kurwa? A wielokrotnie wchodzi sobie tam kto chce. Byle frajer może sobie o tak tutaj wejść? Prędzej czy później dotrze do tej żółtej strefy, którą zaznaczyłem o tutaj. Ale to znaczy, że wpadnie na nasz ultratajny rdzeń antymaterii z reaktorem. Słowo dając.
ostatni raz piłem z Rumcajsem. Kapitan Bomba! Galaktyka Corvix została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu! Kiedyś stworzyłem takiego mema, który miał na celu śmieszny sposób porównać Skipera i Kapitana Bomba. Niby te dwa seriale to zupełnie inne światy, ale dziwnym trafem Pingwini Szef i Tytus Bomba mają bardzo dużo podobnych cech. Panowie, oto nasz statek. Pingwin 1. Co by pan zrobił, gdyby się pan dowiedział, że pańska siorka opi***a kiełbachy kosmitom? Obawiam się, że nie mam siostry, a gdybym miał, nie miałaby warg. Ależ podobieństwo. Planeta idealna na inwazję. Wysłać całą flotę. Dępy ch***! Nie stać tak tylko na p***ać! Would you turn it down? Of course you can come down. Don't be ridiculous. To, co przed chwilą widzieliście, to wczesna wersja serialu Pingwiny z Maraska, o której bardzo mało wiadomo. Ten krótki film pokazuje nam, można powiedzieć, początek konfliktu pingwinów z lemurami w Central Parku, w którym pojawił się Król Julian. Niestety nie wiadomo, czy odcinków piratażowych było więcej. Happening at nick.com/penguin. For the first time ever, enter the Penguin's secret headquarters. Kiedyś na stronie nick.com naprawdę dużo się działo. Mieliśmy tam przeróżne gry, radio, możliwość integracji z innymi ludźmi. Dzisiaj niestety zdecydowana większość tych rzeczy po prostu przepadła. Z uwagi na fakt, że pingwiny były częściowo powiązane z Nickelodeon, to również miały tam swój kącik. I nie tylko. Nie może być prawda. To nic nie ma. Nie! Nie patrz na Leczka. Finał może być mroczny. W poszukiwaniu informacji do tego icebreaka natrafiłem całkiem przypadkiem na ten artykuł. Z dość ciekawym tytułem. Pingwiny jedzą za mało ryb. Artykuł z 2015 roku informuje nas, że parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania i rozwiązywania problemów otyłości ma zajmować się rzekomym propagowaniem niezdrowego jedzenia w kreskówkach dla dzieci, w tym pingwin z Madagaskaru. Szukałem w internecie cokolwiek związanego z tą sprawą, ale nie znalazłem praktycznie nic. Nie wiadomo, czy faktycznie odbyła się jakaś debata na ten temat, czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki, czy po prostu ten artykuł to jeden wielki żart. Jedyną rzecz, jaką znalazłem w tej sprawie, jest to, że kilka dni przed napisaniem tego artykułu były głosy, nie pierwszy raz zresztą, że Parlament Europejski chce zakazać reklam z niezdrową żywnością. Podrzuciłem ten temat do dyskusji na swojej karcie społeczności, żeby zobaczyć wasze reakcje i opinie były różne. Jednak co by nie powiedzieć, to akurat w serialu Pingwin z Madagaskaru zdrowa żywność jest mimo wszystko promowana, a niezdrowa żywność raczej piętnowana. Ryby! To pokarm dla mózgu. Dla mózgu? No tak. Ryby zawierają kwas omega-3, który wysyca tłuszcze delta-5, pracujące w mózgu jako lambda-17. No dobra, panowie, źle dzik lubi pływać. Ta jest lubi. Dawać go! No dobra, panowie, czas chlupnąć za pomyślność. Ta jest, szefie. Olej! Pingwiny z Madagaskaru, Misja Świąteczna i Mada Gwiazdka miały genialny polski dubbing. Ale co ciekawe, istnieje jeszcze druga wersja dubbingu, z 2016 roku, na zlecenie telewizji Polsat. Setek lat toczy się zimna wojna, kolego, bo kiedyś Święty Mikołaj miał bazę na biegunie południowym. Ach, i co z tego? Potem przeniósł się na północny i miał raz, błagam, przekupili go słodyczami i niewolniczą pracą elfów. Zimna wojna o lodowatych początkach, bo widzisz, Mikołaj urzędował niegdyś na biegunie południowym. Ach, znowu zaczynasz? Mikołaj wybrał północny, południowy ma w poważaniu. Pisz sobie, przekupili go tymi cukierasami i tanią siłą roboczą. Arcypiękne jest to, że prawie każdy dialog jest tutaj zmieniony. Jednocześnie i zmieniając sensu tych filmów. 21:10, panowie. Żurawinka pod nóżem, jak to mówią. Rykiem. No nie przy stole, tak? Panowie, 21:10. Czas się dobrać do żurawinki. Riko, ja cię do szpitala wieść nie będę. Ciekawostką jest to, że w drugiej wersji dubbingu od Polsatu Kowalskiemu podpada głos Jacek Król. Czyli tak samo jak Dziobakowi Barkajowi. Francis lubi wodorosty i pływanie, nie lubi sieci. Żurawina jest. Popitka też jest. Mało kto wie, że istnieje jeszcze jedna wersja polskiego dubbingu,
Tym razem w serii Pingwiny z Marska z 2019 roku, które stworzyło CD Projekt Red. Jednak z faktu, że ten dubbing był tak niecenzuralny, został szybko usunięty. Nigdy szef nam nie powiedział, co się wydarzyło w Danii. Posłuchaj mnie, Duńczycy są p***leni w***. Co to za chore podstępne gierki, Moritz? Skurwysyny, wszyscy skończycie w karcerach. Taki... No taki żarcik, no udało mi się, nie? Zastanawiało was kiedyś, czy pingwiny z Madagaskaru posiadają jakieś zwierzchnictwo, centrale, której byliby podporządkowani i wykonywali jej rozkazy? W serialu mamy szczątkowe informacje na ten temat. W jednym odcinku pingwiny wykręcają numer z telefonem do dowództwa, żeby pozbyć się Baka. A w odcinku wizyta wujka, wujek Nigel mówi, że szepnie o pingwinach dobre słówko w centrali. A to ci dowie. Dziękuję szefie! Z dowództwa! Nie wiadomo, jaką centralę miał na myśli wujek Nigel. A co jeśli oni wszyscy pracują dla organizacji bez fajnego skrótu? Oto z akt OBFS. Nasi zwierzę agenci Fedora działają. Wszyscy złoczyńcy się ich obawiają. OBFS. Organizacja bez fajnego skrótu. Ja jestem szpiegiem! Szpieguję was sobie od dawna zresztą. OBVS to tajna organizacja rządowa, w której w skład wchodzą praktycznie same zwierzęta, a ich celem jest walka z nikczemnymi naukowcami. Przekładając to na pingwiny, to faktycznie one też walczą ze złym naukowcem, Bulgotem. Więc coś może być na rzeczy. Jednak jest tu pewien defekt. Pingwiny nie noszą kapelusza na głowie, co jest obowiązkiem agentów OBVS. Faktem jest to, że i Skipper, i wujek Nigel prowadzili tajne operacje dla swoich krajów. Jednak czy pingwiny dalej służą Stanom Zjednoczonym? Czy mają jakąś inną centralę? Niestety nie wiem. Nareszcie powstrzymamy tych okropnych hipisów. Rico, na przód marsz! Ja to bym jednak wolał stłuc porządnie hipisa i zmusić go do pracy. Dlaczego Skipper tak bardzo nie lubi hipisów? Może wydawać się, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ale prawda jest inna. Żywią się liśćmi, noszą dzieci w torbach i śpią cały dzień. A, czyli hipisi. Hipisi przede wszystkim godzili swoimi poglądami większość przekonań Skippera, który jak większość wojskowych ma poglądy konserwatywne. W przybliżeniu pewnie zbliżone do nurtu Ronalda Reagana i tamtejszej wtedy partii republikańskiej. Jesteście w stanie wyrzucić na śmietnik to, co nas łączy w imię lukrowanych kłamstw? Tak, i to nie jest żart. W serialu Pingwiny z Madagaskaru mamy poruszony wątek polityczny. Skipper nie raz przytacza swoje poglądy. Zmiana klimatu to jest największy szwindel w historii wymyślony przez szalonych demokratów. Zostanę wybrana do Senatu z ramienia demokratów. Więc Skipper jako wojskowy, którzy przedstawiani są zazwyczaj jako osoby konserwatywne, nie przepadałem jakoś mocno za hipisami, którzy reprezentują najczęściej odmienne poglądy. Ciekawe to jest, że w kreskówce, którą nie oszukujmy się, oglądała w większości młodsza widownia, jest poruszone tyle ważnych tematów społeczno-politycznych, nad którymi należy wspólnie debatować. Moim zdaniem, cofnijmy się w czasie bić hipisów! Kultury! 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 Wiesz, komuś co robiłem na ostatnich wakacjach w Tajlandii, to przysięgam na matkę, że stratuję na miastkę! Wakacje Roya w Tajlandii są wielką niewiadomą. Ale co on takiego tam robił, że aż tak strasznie się tego wstydzi? I jednocześnie boi się, że coś wyjdzie na jaw. Badałem tą sprawę, już wiem, jaka jest prawda. Jedziemy na wakacje razem. Po topeczki, może jakieś tajlandzkie takie. One fajne są. Mówię ci. Najlepsze. Dziękuję wam za dotarcie do końca tego filmu. Celowo powiedziałem jak najmniej o królu Julianie i jego poddanych, ponieważ następny taki iceberg będzie właśnie o nich. Trzymajcie się ciepło. God bless you.